Cześć, z tej strony Axel. Powracam do tematu konsoli podróbki Atari 2600. Ostatnio w komentarzach na YouTube i jeszcze w innym miejscu doradzono mi, że w konsoli prawdopodobnie są uszkodzone dwie rzeczy w związku z tym, z tymi zakłóceniami obrazu. Prawdopodobnie albo kabel antenowy, tutaj on prawdopodobnie w środku da się go po prostu odłączyć od płyty głównej, po prostu zwykłą. Po prostu ta wtyczka jest z tego, co mi inne osoby mówiły, po prostu podłączona do płyty głównej. Nie przylutowana, tylko po prostu podłączona do gniazda, które jest w środku. Dziwne, bo zazwyczaj takie gniazda są z zewnątrz obudowy, no ale widocznie ktoś to tak kiedyś zaprojektował, zbudował. Nie wiem, czy w Atari 2600 oryginalnym też tak było, no ale widocznie w tych podróbach tak jest. Oczywiście to jeszcze sprawdzę, bo będę chciał ją rozkręcić i tutaj pokazać, jak to w środku wygląda. Wyczyścić się oczywiście, bo tutaj z zewnątrz jest brudna, w środku na pewno też jakiś kurz jest. No a druga sprawa, możliwe, że to właśnie te zakłócenia są winą uszkodzonych starych kondensatorów. I no zobaczymy, no w każdym razie ja się na tym nie znam, ale konsola i tak zostanie wysłana do mojego kolegi, który prowadzi kanał na YouTube Retro Gaming Room. Polecam zasubskrybować, jeśli jeszcze nie znacie. Retro Gaming Room, jeszcze raz powtarzam. Zobaczymy. On się na tym zna, ja na tym się kompletnie nie znam. Będzie potrafił lepiej ocenić niż ja, czy to wina kondensatorów, czy może kabla. Oczywiście ja tutaj jeszcze przeprowadzę testy dzisiaj. Wezmę taki inny kabel antenowy jak ten. Tylko to taki specjalny trzeba, z taką troszkę inną końcówką niż normalnie. Niż normalna antenowa. Chyba, no tak mi się wydaje przynajmniej. I tak tę konsolę mam zamiar wysłać no, do takiej gruntownej kontroli przez eksperta, czyli tutaj Retro Gaming Room. Zobaczymy, co on ocenia. Poza tym i tak mam zamiar wysłać mu paczkę z kilkoma innymi konsolami i sprzętami. Oczywiście o tym jeszcze nagram odcinek. Wszystko pokażę. To będzie obszerny odcinek. Obszerny film. Co tu jeszcze dodać? No to właściwie chyba tyle. No. Także mam zamiar za chwilę tę konsolę gruntownie wyszorować w wannie gąbką, jakimś tam płynem, żeby lśniała. Ona nie była myta nigdy od nowości, także czas najwyższy dać jej drugą młodość. No, także cięcie i pokażę, jak wygląda po wymyciu i później spróbuję jakieś nagrać gameplaye, gdy ją podłączę do telewizora. Konsola została właśnie rozkręcona. Obracam ją na drugą stronę. Będę chciał ją teraz otworzyć. Ale to chwila cięcia, bo tego jedną ręką nie zrobię, a nie chcę uszkodzić obudowy. Konsola otworzona. O dziwo, w środku jakoś specjalnie brudno nie jest. No, jak na taką wiekową konsolę, no to jest w miarę czysto. Tam jakiś drobny pył. Kondensatory nie wyglądają na uszkodzone. Nie są wybrzuszone, no ja na tym się za bardzo nie znam, no ale jedyne co potrafię rozpoznać, to gdyby były wybrzuszone, natomiast te tutaj chyba są, nie wyglądają na zepsute, no ale ja się na tym nie znam. Może warto wymienić, może nie, no nie wiem, to nie ja będę to oceniał, ja na tym naprawdę się nie znam. Z tyłu. Nie wygląda, żeby też było jakoś coś wylane czy coś, także aha, i jeszcze jedną rzecz miałem powiedzieć właśnie odnośnie tego kabla. Tak jak mówiłem, można go tutaj odłączyć. Teraz uda mi się jedną ręką, a może jest przylutowany, za chwilę zobaczę. No nie był przylutowany, ale ciężko było go ściągnąć, także musiałem tutaj scenę uciąć. Spróbuję wymienić go tymczasowo na jakiś inny kabelek. Zobaczymy, czy będzie poprawa obrazu. Także na razie to tyle i teraz kolejna scena to będzie już, myślę, obudowa po przymyciu. No i tutaj jeszcze trochę postaram się przetrzeć jakimś pędzelkiem czy jakimś papierem toaletowym tutaj tę obudowę. No więc powiem wam tak, obudowa wyczyszczona. Już wytarta z wody, jeszcze tutaj tylko w zakamarkach jakieś resztki wody będą, więc tutaj się suszy. Tutaj też dolna część, tak samo zawsze jak gdzieś są jakieś zakamarki, gdzie
Śrubka, na przykład jest ten otwór na śrubkę, to tam zawsze woda potrafi utknąć, także potrzeba poczekać, żeby to zawsze wyschło, z godzinkę czy z dwie nawet, żeby ze wszystkich zakamarków wszystko wyschło. No i tutaj ta płyta główna, tak z grubsza, to co się dało, to wyczyściłem, natomiast tutaj w środku niestety tam się za bardzo nie da dostać. Próbowałem wacikiem czy nawet papier toaletowy tam wpychać, no ale nie da się za bardzo tego wyczyścić. I tutaj chciałem pokazać, ponieważ od dołu są takie haczyki, dwa, jeden i tutaj drugi do wyciągnięcia tego. Natomiast chyba to mimo wszystko i tak nie wyjdzie bez odlutowania tutaj tych styków, czy jak to tam się nazywa. Więc chyba to zostawiam. Zobaczymy, co powie kolega tego z Retro Gaming Rooma. Natomiast nie wiem też, czy jest sens. Znaczy, oczywiście dla higieny to oczywiście warto to wyczyścić. Natomiast nie wiem, czy jest sens to wyciągać, odlutowywać, no bo nie wiem, czy z tego cartridge'a w ogóle da się korzystać. Czy one działają w tej podróbce Atari? No nie wiem, czy jest sens. No zobaczymy, co tutaj powie ekspert na ten temat. Może warto tam jakoś spróbować to wyczyścić, no. Bo tam się kurz nazbierał przez lata. Także na razie to tyle. Teraz spróbuję zrobić gameplay. Tutaj wymienię ten kabel na jakiś inny, wezmę taki od Pegasusa, mam właśnie podobny, właśnie jego użyję i zobaczymy. Na razie obudowy nie będę skręcał, tylko tak po prostu postawił tę płytę główną tak na obudowie, żeby nic się nie stało. No i tyle, zaraz spróbuję jakiś, nagram film, jak podłączam to do DVD, do telewizora i przy okazji właśnie nagram może gameplay właśnie z tej drugiej serii gier. Teraz tak trochę z innej beczki chciałem jeszcze dodać, ponieważ tutaj mam Terminatora 7. O tym to kiedyś nagram osobny film, natomiast no tutaj chciałem wyciągnąć kabel antenowy, który był w strapianie i tu jest problem. Ja to kieruję do pytanie do MGR Zygadło. Co ty radzisz z tym zrobić? Ponieważ styropian to jest przypadłość nie tylko oczywiście tego mojego styropianu, ale wielu innych. Po prostu jeśli tu się trzyma konsolę, przypady, no zobaczcie, to po prostu się przykleja do styropianu. Styropian z latem, znaczy z latami, z ubiegiem lat, no degraduje się. I proszę zobaczyć, co się dzieje. No przykleja to się kurde do kabla i teraz później to odczepić od tego to nie będzie takie łatwe. No i nie wiem. Także pytam się ciebie tutaj, MGR Zagadło, co radzisz z tym robić? Czy wymieniać całe te styropiany w tych pudełkach, czy to w ogóle wypieprzyć? Bo przecież z czasem to na pewno zacznie i w ogóle degradować się i konsolę uszkodzić coś. Tutaj na przykład mam pistolet jeszcze. Konsola w ogóle jest teraz wyjęta, bo jest wysłana do Retro Gaming Rooma. Zobaczymy w ogóle, czy pistolet się nie przykleił. Bo jak się przykleił, to ja nie wiem. Ja od razu chyba ten styropian wypieprzę, bo naprawdę. Nie no. Chociaż, o właśnie, widzicie, co się dzieje? Przykleja się styropian do kabli, do plastiku. Co tu robić po prostu? Co tu kurde robić? Chociaż no, zobaczcie, teraz jak ja chcę to wyciągnąć, to ja muszę to rwać normalnie z plastikiem, no. Aj, to w ogóle, to już to w ogóle się tak przykleiło. No i co ja mam tutaj robić, no? Aj. Ten kabel to będzie chyba do wyrzucenia. No właśnie, tutaj tak został wyżarty ten styropian, że przez ten kabel. O właśnie, idzie i się odkleja z całym styropianem. No kurwa mać, no. Aj. No. Dobra, wypróbuję ten kabel, bo jest jedyny, który mam, natomiast później go, a może od razu wyczyszczę, nie wiem, kurde, cholera, jasno. No tego się nie spodziewałem, no. Miało pójść gładko, szybko, a tutaj zobaczcie, jak wygląda ten kabel. Aj. Niefajna sprawa, no. Dobra. Może go jednak wyczyszczę, zanim go podłączę, bo dla samej estetyki, nawet jak on zacznie się przecież sypać i tam tę obudowę zabrudzi, także najpierw to postaram się go wyczyścić, no. No i jeszcze raz tutaj pytam MGR Zagadło, co radzisz z tymi styropianami robić, no bo to naprawdę, no, styropian ma jakieś tam swoje... nie jest wieczny, jakaś tam jemu ważność się kończy, no.
z czasem, no nie wiem, czy jeszcze kolejne 10 lat to wytrzyma, no zacznie się sypać albo przyklejać do kabli, no nie wiem, co z tym robić. No może to po prostu wymienić na jakiś kartonik, no bo pudełko jest fajne, to szkoda je wyrzucać, tak? Taki fajny fajne tutaj są obrazki. Tu na przykład jest chwila z Tekena 2, z PlayStation oczywiście. Tutaj jest Bushido Blade chyba, Soul Blade, wszystko z PlayStation. No ale to pudełko generalnie wygląda bardzo fajnie i szkoda to by było wyrzucać. Natomiast ten styropian to do niczego już się nie będzie powoli nadawać. No. Także co tu robić? No. Ale dobra, nie będę więcej przedłużać. Przechodzę teraz do tematu gameplaya z tej podróbki Atari i testu, czy z tym drugim kablem będzie lepiej. No. O ile w ogóle on jeszcze będzie działać po takim co tutaj się z nim stało, z tym styropianem. No. Czyli jego nie przeżarło w środku. No zobaczymy. No i wygląda na to, że chyba coś zepsułem, albo konsola siadła, ale niestety nie odnajduję jej sygnału od niej w ogóle. Ani na DVD, ani na magnetowidzie wideo, ani w telewizorze. Mimo, że jest włączona. Kabel mam tutaj sieciowy podłączony. To jest kabel antenowy, ten oryginalny, ponieważ ten od Pegasusa też nie działał. Zmieniłem z powrotem, wrzuciłem ten oryginalny i nic nie działa. Czyżbym coś zepsuł? Przecież ja to delikatnie wszystko rozłożyłem. Wyciągnąłem tę płytę główną i nic nie działa. A jak pech potrafi się pojawić to na całego, żeby wszystko przestało działać. No nic, no. Mam nadzieję, że to nic poważnego się tutaj nie stało jednak. Niestety, jak pech to na całego, okazało się, że po włączeniu do telewizora i do DVD i do magnetowidu konsola nie działa, nie wykrywa w ogóle żadnego sygnału. No nie wiem, mam nadzieję, że niczego nie zepsułem podczas jej rozkręcania, no ale wszystko robiłem delikatnie podczas tego rozkręcania, kiedy chciałem wymyć. No szkoda, bo chciałem pokazać tutaj drugą część gameplaya, tą drugą część gier, a później jeszcze bym nagrał trzecią. No niestety, no ale i tak konsolę mam zamiar wysłać do zaznajomionego youtubera Retro Gaming Room, no niech spojrzy na to, zobaczymy co się stało. Mam nadzieję, że to tylko wina kondensatorów, a nie, że ja coś uszkodziłem, no bo głupie mi by było, gdybym tutaj coś zepsuł sam z mojej winy, no ale no dobrze, no więcej tutaj nie mam do dodania, nic. Przy następnych filmach pokażę jeszcze pozostały sprzęt, który mam zamiar wysłać właśnie do Retro Gaming Rooma, który już, myśmy się już dogadali oczywiście, tak? Odnośnie naprawy. No i później mam nadzieję, że powstaną kolejne filmy na moim kanale, no z drugą młodością tych sprzętów, tych konsol. No dobrze, to na razie tyle. Niestety wyszło jak wyszło, no ale to i tak jest tego typu materiał, w którym no ja tutaj archiwizuję, jak to moja nazwa, retroarchiwizacja, archiwizuję no przebieg, co się będzie działo z tymi konsolami, no remont, naprawy i tak dalej. No. Także to tyle, zapraszam do następnych filmów.